Mateusz Sztangret, firma Solid Expert, witam bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj pokazać możliwość przyspieszenia pracy w złożeniach poprzez tak zwane zdefiniowanie odniesienia wiązania. O co chodzi? Wyobraźmy sobie taki oto przykład. Mam wtyczkę oraz gniazdko. No i oczywistą sprawą jest, że aby tą wtyczkę umieścić w gniazdku, muszę zdefiniować tutaj przynajmniej trzy wiązania, czyli wspólnych ścian oraz koncentryczności tych bolców. Te czynności oczywiście są powtarzane za każdym razem, kiedy wstawiam do złożenia wtyczkę, by umieścić ją w gniazdku. Jak zatem przyspieszyć pracę? Otóż dla tych pojedynczych części mogę zdefiniować tak zwane odniesienie wiązania i kiedy będę wstawiał komponent, on będzie automatycznie umieszczany zgodnie z tą definicją. Aby zdefiniować takie odniesienie, wybieram geometrię odniesienia, odniesienie wiązania. Mam tutaj trzy odniesienia do zdefiniowania. Pierwszorzędne, drugorzędne oraz trzeciorzędne. Więc po kolei. Niech ta ściana jako odniesienie pierwszorzędne będzie wspólna. No dlatego, że tutaj będę zawsze nadawał wiązanie wspólne. Dla każdego typu wiązania oczywiście mogę określić wyrównanie. No tutaj będzie antywyrównanie, dlatego że te ściany będą przeciwstawne do siebie, prawda? Czyli ta ściana oraz odpowiednia ściana w gniazdku. Drugie odniesienie to już odniesienia koncentryczne dla tych bolców, zarówno jednego, jak i drugiego. No tutaj wyrównanie jest wymuszone przez to pierwsze wyrównanie, więc nie ma tutaj znaczenia, możemy wygrać jakiekolwiek. Istotna jest również nazwa tego odniesienia, dlatego że jeżeli komponent będzie miał więcej niż jedno odniesienie, w przypadku bardziej skomplikowanych elementów, te odniesienia będą wiązane różnych komponentów, które będą miały taką samą nazwę. A więc niech ta nazwa będzie zgodna z czynnością, czyli włóż wtyczkę do gniazdka. Zatwierdzam i oczywiście zapisuję. Podobną czynność muszę wykonać w modelu części gniazdka. A więc również geometria odniesienia, odniesienie wiązania. Niech to będzie nazwa włóż. Ta ściana niech będzie wspólna i oczywiście tutaj wyrównanie. Pamiętam o antywyrównaniu, ściany będą przeciwstawne. Odniesienie drugorzędne, niech to będzie koncentryczne. I drugi otwór pod bolec, niech będzie również koncentryczny. Zatwierdzam. Istotna sprawa, o czym jeszcze tutaj nie wspomniałem. W drzewku operacji po zdefiniowaniu odniesienia wiązania pojawia się dodatkowy folder odnośniki. No i tutaj są przechowywane w tym folderze te właśnie zdefiniowane odnośniki. Zapisuję. Przechodzę do złożenia. Tą wtyczkę sobie usunę oczywiście
i będę wstawiał teraz poprzez przeciągnięcie na przykład tego komponentu do złożenia, przeciągam wtyczkę do gniazdka, upuszczam i proszę zobaczyć, że to wiązanie zostało automatycznie nadane. Ja może tutaj jeszcze ponowię tą operację, by zwrócić Państwa uwagę na symbole, które się tutaj pojawiają. Proszę zobaczyć, ja upuszczam na tej ścianie. Wtyczka zostanie powiązana. Jeszcze jedna sprawa, która zawsze mnie nurtowała. Oczywiście wiedziałem, że w ścianie tutaj zawsze musi siedzieć świnia. Dziękuję uprzejmie za uwagę.